Witam, ty Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Clouds of Darkness FTB. Tak więc mam dla was złą wiadomość. Dzisiaj chciałem nagrać sezon 5 i okazało się, że na dysku przenośnym ja wgrałem nie ten save, bo miałem dwa foldery ATL Launchera i ten prawidłowy znajdował się na dysku SSD, a ten nieprawidłowy na pulpicie. Ja skopiowałem sobie na dysk przenośny ten z pulpitu i jestem dużo w tyle w sezonie, a dokładnie to save sezonu 5 mam z lipca 2014 roku. To było gdzieś tak koło tego, kiedy ja w kosmos zaczynałem latać. No i trochę jest lipa z tym. Tak więc napisałem też to na Facebooku i ludzie piszą, abym zrobił zamiast sezonu 5 nowy sezon 6. Ale to oczywiście będzie po tym, jak już skończę Clouds of Darkness, żeby potem robić cały czas sezon 6. No, więc teraz zrobimy trochę technologii. W poprzednim odcinku było dużo latania za bossami i tak dalej. Jeszcze tych bossów nie zabiłem, ale w tym odcinku mam zamiar trochę technologicznie podejść do wszystkiego i będę chciał na początek sprawdzić, ile mi daje Nether Star Generator. Ile on mi daje? Bardzo mnie to ciekawi, dlatego sobie skrawcimy jeden. I teraz tak, ten generator jest najlepszym generatorem z Extractilities. Na razie tutaj dużo nie widzimy. 100 tysięcy RF tylko przechowuje. Malutko. No, ale jeżeli chodzi o ilość energii. O kurde. Ha! Widzicie ile daje? 40 tysięcy power level. O kurde. Jeszcze mnie tuczy cały czas, bo bardzo źle jest być obok tego. No cóż, rozwalimy go. Dobra, więc jeżeli daje 40 tysięcy, tak? 40 tysięcy? To jest więcej, to jest dużo więcej niż reaktor ten by nam dawał. Więc ja bym coś sprawdził. Power. Gdzie to jest? Mamy tutaj multiplier jeszcze. Ojeju, to by było świetne. Ale chciałbym sprawdzić inną rzecz. Inną. Dajcie mi chwilę, ja to poszukam. Więc tak, znalazłem energy cell. Będziemy robić dużo resonant energy cellów. I zrobimy tak. Ja stworzę bardzo dużo nether starów i zobaczymy ile, jak bardzo się szybko zapełni to. Zrobimy stack. Wystarczy na jeden. Nie do końca starczy. Wither, skeleton. Dajcie, idę po głowy, bo potrzebuję dużo też głów. Mamy stack nether starów. Jezu. Tutaj mamy głowy. Niestety zapełnione już jest to. Ale co tam? Nie jest to takie złe. Stworzyłem z tego tyle głów. O. Dużo. Tak może być. Ale musi to starczyć. Zobaczymy, że to starczy. Więc teraz chcę stworzyć ten generator. To jest Nether Star Generator. Nether. Ja ich potrzebuję chyba. No tak jak myślałem, 8, więc mamy jeszcze 7 do stworzenia. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Dobra, mamy razem z tym 8. Niestety ten generator jest pełny. Czy to zadziała? Na wszelki wypadek go opróżnię. Weźmiemy sobie tak. Tak. To jest dobrze. No, teraz dobrze. O, ale szybko poszło. Dobra. Podniesiemy ten generator. Mamy 8 Nether Star. O, i mamy teraz jeszcze lepszy. Nether Star Generator Multiplier razy 8. No to już będzie, ma 800 tysięcy refów storage'a. Więc teraz muszę tylko zrobić masę energy cell.
tych najlepszych. Niestety tylko będę potrzebował dużo resta tego. Więc to będę potrzebował. Mam Elektrum. Mam, dobra. To mogę sobie craftić. Boom. 64. Może być. I teraz Ender Perły. Potrzebuję mnóstwo Ender Perł. Ale to naprawdę mnóstwo. Przejdziemy sobie tutaj. I będziemy musieli wszystko przetopić. Co do jednego. Będę potrzebował dużo rezonantu. I teraz tak. Ten muszę zapełnić chyba tym. Tak, jakoś tak było. Więc to będzie się zapełniało dosyć długo. Może sobie damy jakieś upgrade'y. Nie, niech się zapełnia powoli, powoli. A teraz się zajmiemy czymś innym. Dobra. Aha, jeszcze postanowiłem zrobić mały test tego generatora. Postawimy sobie tutaj to. Ile ja mam EMC? No jeszcze dużo. Nether Star. Patrzcie, ile to mi zabiera. Ale dobra. I włożymy sobie tu jeden Nether Star. Mamy tu 0, bo mamy reaktor wyłączony na tą chwilę. I teraz to nam daje 320 tysięcy RF-ów per tick. I zapełnia nam się to tyle, ile potrafi. No bo tu jest ogranicznik 10 tysięcy. To ma 320 tysięcy. No to jak ja mogę to stworzyć tak, żeby. 32 Resonant Energy Cele by musiały stać naokoło podłączone do tego, żeby nie zmarnowała się żadna energia. To jest po prostu straszne. Ja muszę to wykombinować tu coś. 32. Biorąc pod uwagę kable, jakie mam do dyspozycji, no to nie jest za fajnie. Kable mamy takie, jakie mamy. Możemy sobie Ultimate zrobić, ale to ma tylko 12 800 RF per tick przy pustowości. To jest dużo, dużo, dużo za mało. Ojeju, jeju, jeju. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby wykorzystać to w 100%? Nie mówiąc już o tym najlepszym, bo jeszcze jest jeden tier. No jeszcze jedno ulepszenie z tego. To już by było. W ogóle ile to było? 16, 20. No dużo. Dużo energii. No nic, muszę pomyśleć. Tak, próbuję tutaj i słuchajcie, są jeszcze takie kable jak RedNet Energy Cable z Mine Factory Reloaded, ale one mają duży minus, ponieważ maksymalnie mogą przenosić 1000 RF-ów per tick. Nie wiem, czemu tak podłączyłem, ale pomyślałem, że może wskaże jest trudne, ale to nie. Mam 320 tysięcy tutaj do ogarnięcia. Jest to ciężkie. Naprawdę jest to bardzo ciężkie. Jak to ogarnę? Do jednej jednostki jest to chyba niemożliwe, żeby tyle energii wziąć. Tak, dlatego bym musiał, jeżeli tu jest 10 tysięcy max, to bym musiał 32 Resonant Energy Cele mieć położone. I wtedy kablem, który potrafi to przenieść jakoś, to wiecie, podłączyć. Ale to nie ma sensu, więc muszę poszukać dalej. Wpadłem na pomysł, że jednym z tych sposobów może być nasz kapasitor bank. Jeden kapasitor bank to jest 5000 RF-ów per tick, jeżeli chodzi o I/O, a mnie interesuje input bardziej, no to ile ja bym potrzebował, żeby. Bo to jest multiblok, to dwa takie to będzie 10 tysięcy. To ile będę potrzebował, żeby to starczyło w pełni do przechowywania energii tu? Dobra, policzyłem, że będę potrzebował 64 kapasitor banki, a one są dosyć drogie. Kapasitor banki wymagają ode mnie stworzenia dużo. Double layer kapasitor, a do tego electrical steel, więc to jest też dodatkowy crafting. Jeszcze silikon nie ma, chociaż silikonu mam dużo. To ma EMC, to ma EMC. No to jeszcze by jakoś dało radę, ale będę musiał naprawdę zrobić dużą ilość smelterów. Mamy tutaj 3 jak na razie. O, nawet trochę tutaj jest, jeszcze jest tego, ale to jest za mało, o wiele za mało. Ale myślę, że 64 to może nie będzie aż tak źle. Tylko 64 są.
nie jest żadna tam wielka, przeogromna ilość, no to może da radę. Nie będzie tak źle. Czyli zrezygnujemy z tego. To nie ma szans, tak naprawdę. Czyli to nas nie interesuje. Odkładam z powrotem. Jeszcze konfiguruję z powrotem tak jak było. Tak, tak. Niebieski, tak. Dobra, więc musimy zrobić 64 capacitor banki. Trochę mi to zajmie czasu, ale czemu by nie? Więc teraz będę musiał zrobić dużo więcej alloy smelterów. Tak skraftowałem na oko. Za dużo tego jest. No ale może być. Więc mamy te alloy smeltery. One muszą być jeszcze ulepszone. Tutaj ciągnie energię z reaktora. Może nawet nie ciągnie aż tak dużo. Zobaczmy. A, jest dobrze, jest dobrze. No, więc teraz będę musiał się zająć tym craftingiem. Czyli będę potrzebował bardzo dużo rzeczy. W tym będzie, czekaj, to jest alloy. Jaki to jest? To będę potrzebował. A to jest redstone, gold i glowstone. A potem electrical steel i będzie ok. Dobra. Aha, jeszcze bym upgrade'y zrobił, czyli będę potrzebował jeszcze to. A to jest to i to. Mamy tutaj 192. I tyle tego. No to może zrobimy od razu w jednym więcej tego. I będzie dobrze. Czyli tu niech się tworzy nasz Vibrant Alloy. Dobra. Z upgrade'ami to będzie szybko. No. No to redstone, glowstone. Redstone, glowstone. Redstone. Glowstone. I coś tam jeszcze było potrzebne. Nie pamiętam co. Redstone, glowstone. I coś jeszcze. Redstone, glowstone. A to może na razie włożę to po prostu i zobaczymy jak będzie dalej. Tak, tak, naprawdę dużą ilość potrzebuję tego. Redstone, glowstone, alloy, redstone, glowstone i złoto, dobra. Gold, okej, okay. Dużo złota. I do każdego po goldzie. I działa. Zobaczymy jak z energią. Dobra. Jak stoimy z energią? A, spokojnie starczy. Dobra. Ulepszenia skraściłem, czyli te octatic kapasitory. Jak włożymy to bardzo, bardzo przyspieszy. Ale tak samo będzie więcej prądu zżerać, ale warto to ulepszyć, bo naprawdę będzie wtedy bardzo szybko to leciało. Jest to warte swojej ceny. Może nie jest aż tak drogie, ale też nie jest tanie. O, jeden za dużo zrobiłem. No dobra. Więc teraz będzie śmigać i energii też zabierać. Mam nadzieję, że te kable dają radę. Mhm. Tu już nic nie robię. No dobra, to niech się krafci. Zrobiłem tutaj platformę i zobaczcie co się stało. Jest noc i jest tu po prostu multum zwierzaków. O ja pierdzielę. Nie mam czasu, żeby je zabijać. Och, jak spokojnie tu się zrobiło. Normalnie pięknie, dobra. To robi się dalej, kraftuje się spokojnie. Dobra, więc teraz zobaczymy, czy mam wystarczająco dużo surowców, żeby stworzyć. Może i mam, może i nie mam. 64. O, mam 64, super. To teraz tam, gdzie zrobimy platformę, postawimy. Jak to będzie? 8 na 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie pasuje mi to, że tak blisko jest.
Trochę bardzo mi to nie pasuje. Dlatego zrobimy to trochę tu. Ok, teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz. Ale 8 na 8 to będzie. Ja nie chcę takiego płaskiego, to jeszcze raz niszczę. I zrobimy jeszcze raz, ale tym razem będzie inaczej. Zrobimy wieżę. Tak 4 na 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 na 4. Dobra. Tak. Pięknie. Teraz zobaczymy, jak to będzie zadziała. Hop, hop. Hop, 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 hop. Idealnie. I mamy kapacitor, który pomieści, znaczy da radę przenieść 320 tysięcy RF-ów per tick. Dobra, jedna rzecz załatwiona. Ile to ma pojemność w ogóle? Ten klocek? 320 tysięcy. No to jeżeli daje to 320 tysięcy. O Boże, to niecałą sekundę będzie pełne. Nie, no to jest chore. To jest chore. Czyli jeżeli to będzie w niecałą sekundę pełne. No dobra. Postawimy sobie to tu i włożymy Nether Star. Chyba, że mamy jakiś przy sobie. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu też nie ma. Żadnych nie mam przy sobie, niestety. No ale dobra. Ale dobra. Nether Star. Ale weźmy stack. I włożymy tutaj jednego Nether Star. Jeden Nether Star. Żebym widział tą najlepiej. O. Widzicie? Tutaj widać. Żebym widział dokładnie. Chociaż moment. Jak się tu ustawić? No kurczę. Jak tu się ustawić? Było dobrze może. Nie, zrobię inaczej. O, o, i teraz będzie widać. Mamy to. Położymy. A 8 milionów. O, działa dobrze. 30 tysięcy. Ho, co milion, o milion dodaje. Jaki to ma zasięg, to trucie? Jestem teraz daleko od tego. Dobra. Policzymy. Jeden. Jeden. A, już przestało działać. No, ale zdobyliśmy właśnie 30 tysięcy, 30 milionów RF-ów w chwilę. I działało to dobrze. Działa to dobrze. Więc jeżeli bym włożył na przykład 1, 2, 3, 4, dużo więcej tego. 8 Nether Starów. To ten bank te 320 milionów się zapełni bardzo szybko. Trzy, dwa, jeden. O, nie truje mnie teraz. Muszę zobaczyć zasięg, widzicie? Tu są partikle. Gdzie nie wolno chodzić? No, tu już jest źle. Bardzo zły ten generator, naprawdę. Wkurza. Bardzo wkurza. A energia? Cały czas rośnie. Jest świetnie. Co milion daje? Milion, 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 milion. Super. Naprawdę. Nie wiem, jak wykorzystam ten generator. Też tesseractem podłączę, tylko że chciałbym, żeby był on gdzieś indziej. Najlepiej w powietrzu.
Dobra, tak więc jest generator na Nether Star. Ja zrobiłem ten generator tak naprawdę tylko, żeby sprawdzić, jak się będzie sprawował. Sprawuje się świetnie, ale problem polega na tym teraz, że na Clouds of Darkness nie ma żadnej modyfikacji technicznej, która by wymagała takich wielkich nakładów energii. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych takich modyfikacji technicznych, bardziej skomplikowanych. No i tak naprawdę z tą energią nie mam co zrobić. Totalnie nie mam co zrobić. Zero. Nie przychodzi mi nic na myśl. Przejrzałem te wszystkie modyfikacje, które są tutaj, i nic tutaj nie wymaga tak sporych nakładów energii. No, wymagają to głównie tylko piece, Applied Energetics, Quarry może być, ale reszta to właśnie nie. No i to jest problem, bo po co wtedy mi takie coś? No, trochę jest naprawdę lipa z tym. Bardzo żałuję, że brakuje tu takich modyfikacji, takich bardzo technicznych, typu na przykład Grektech, chociaż przesadzam z tym Grektechem, ale jest jeszcze dużo innych modyfikacji, których tutaj nie ma, choćby Forestry, i tam były te geny, jak to się nazywało? Nie pamiętam. Gendastry, o, Gendastry choćby. To już też dużo zabiera energii. No, a mój reaktor teraz był wyłączony. On generuje tyle. Dużo mniej. 320 tysięcy netherstorowy generator, 1800 liczmy reaktor, który jest trochę przykręcony o połowę. No ale nie jest źle. Dobra. Więc bardzo mi przykro, ale nie mam jak wykorzystać tej energii. Ja bardzo bym chciał, żeby ta energia została wykorzystana, ale nie będę robił na siłę, załóżmy, 10 tysięcy piecy, żeby to jakoś wykorzystać, bo to nie ma sensu, naprawdę. Pomyślimy, zobaczymy, może coś wpadnę na coś, ale dużo, dużo prądu. Super. Dużo. Czemu tu nie ma takiej modyfikacji? Super, mega. No dobra. Aha, i to trucie działa w odległości 15 bloków od tego. Czyli dokładnie to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tutaj aż będzie mnie truć. Jeżeli bym. Tak, jakoś tutaj, no. Sporo. Naprawdę sporo. No, więc podłączymy teraz nasz testerak do tego generatora. Zobaczymy, jak szybko się tu zapełni. Jest teraz oczywiście reaktor włączony, ale on nie daje aż tyle, ile to powinno mi dać, bo reaktor daje około 2000, a to powinno mi dać 320 tysięcy RF per tick, ale przez to, że no, tam jest ograniczenie 10 tysięcy, no to nie będzie tego czegoś. Dobra, więc Energy Bank reaktor. Niech to będzie. No, reaktor enerstarowy może być. Energy Module Send Only. Tutaj blok i blok. Reaktor. I powinno działać. No. Dobra, konfiguracja jest? Nie. Output. Teraz działa. Wolno wysyła tą energię, ale może być. Nie jest źle. No dobra, zobaczmy tu. Ui, szybko. Bardzo szybko. Szkoda, że nie mam coś, co zrobić z tą energią. No dobra. Dobra, coś chciałem teraz jeszcze zrobić. Aha! Chciałem zacząć tam crafta. Leaves. Potrzebuję liści, tylko ja nie jestem pewny, czy nie potrzebuję czasami akacjowych liści, bo te liście mogą mi nie dać tego, co chcę. Sprawdźmy. Bo ja potrzebuję Greatwood Sapling i tych białych drzew, ale nie jestem pewny, czy ja tutaj otrzymam je. Patyki i
Nie, to nie to. Great wood sapling. Acacia leaves wymaga. I tu nie ma żadnych jabłek. Więc to nie to. Cholera. Acacia sapling. Możemy zdobyć stąd. Posadzimy sobie wtedy to i będzie okej. Dark, plum, oak. To w ogóle się przyda. Mamy tu cherry sapling. Jest to właśnie potrzebne do tego. Musimy saplingi zebrać. A też muszę trochę zrobić tych zadań. Tutaj zrobię poza odcinkiem. Tu też. No i tu też. No to zostało tylko to, tak naprawdę. I potem są te zablokowane, które mam nadzieję, że się pojawią. I ja muszę tutaj trochę zrobić porządku, bo mam za dużo rzeczy. O, proszę bardzo, akacja. Bone meal. I teraz niech to urośnie tutaj. Nie za bardzo mam. Dobra. I teraz będę potrzebował szircy. Wystarczy jeden, tak naprawdę. I te szircy. Sobie jeden liść weźmiemy, akację mamy. I teraz nauczymy sobie tutaj tego. Weźmiemy te liście i włożymy do naszego systemu przetwarzania. O, super. Dobra. To jest już napędzane reaktorem, tak naprawdę tego już nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, tego już też nie potrzebujemy, bo to już jest prąd z reaktora, prosto z reaktora. I teraz musimy tylko czekać, aż będzie Great Wood Sapling. Niestety trochę to może trwać, no ale zajmiemy się tym już w następnym odcinku, czyli w następnym odcinku Tomcraft i Tomcraft, bo Tomcraft jest jednym z tych bardziej skomplikowanych modyfikacji w tej paczce Clouds of Darkness. No, a jak już na początku obiecałem wam, o, był Greatwood, to dzisiaj, znaczy na tej serii będziemy się bardziej zajmować Tomcraftem właśnie. Explosive personality. What the fuck? Nie znam tego. Natura. Okej. No. Mogę wziąć te wszystkie saplingi do siebie i zobaczyć, czy mam zadanie gotowe. Nie mam jeszcze. Brakuje mi Apple sapling, a Apple sapling robimy ze zwykłego Oak sapling plus dodajemy Apple. I tak możemy stworzyć Apple sapling w ten sposób. I teraz mamy wszystko. I odblokowało nam się dużo, no, tworzenie toolsów, takie zadania, takie sobie, które chyba nie będę tutaj na odcinku, szkoda czasu, żebym robił, no, takie rzeczy z Palm Harvesta. Trochę szkoda. Tak więc Tomcraft, będzie Tomcraft. Dobra. Great Wood Sapling. Będę musiał zrobić jakieś miejsce, gdzie chcę to wszystko mieć taki, jak to nazwać, kącik tomcraftowy. No, ale to w następnym odcinku. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że reaktor netherstalowy wam się podoba, chociaż jest teraz tutaj bardzo nieużyteczny, no bo nie ma co z tym robić, z tą energią, ale jest bardzo świetny. Naprawdę. Włożymy sobie tutaj 6. Szkoda, że truje. Przeszkadza to bardzo. No ale dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Pa, pa. I do zobaczenia. Hej!